Niech on wjedzie i w prawo skręci. I teraz jak skręca, no. Elegancko. Trochę na dół. Jeszcze. Ale nie całkiem, troszeczkę. No i dojechało na próbę. Ogólnie siemano, mamy wieczór 11 maj. Przyjechało na próbę pierwsze auto klocków Lego betonowych 60 na 180, 60 szerokie, 60 wysokie, 180 długie. Tutaj mamy taką wiatę, magazyn przerzutowy, będzie na żniwa. Też się uzbrajamy, bo nie wiadomo, czy będzie w ogóle gdzie towar sprzedać w tym roku. Także na przetrzymanie, w żniwa, na wysypanie będzie gdzie sypać. Dodatkowe miejsce. Tutaj ściana się tynkuje, także poszerzamy możliwości. Te klocki, 16 klocków z transportem, wyszło 8,5 tysiąca brutto. Bartek, co żeśmy przeprowadzili do brata na gospodarstwo? Niedźwiadka. Z czym? Z beczką. No, mamy wieczór. Brat właśnie wykańcza, drodzy widzowie, opryski w sprzężycie, czyli tę dwójkę. Nie wiem, czy teraz zdaje Trinex Apak, czy nie. Na regulację chyba podejrzewam, że nie, bo zrobiło się sucho. No ale zapowiadają. Dzisiaj mamy czwartek. Tak. Chyba czwartek. Czwartek. A skąd ty wiesz? Czwartek, 11 maja i co mogę wam powiedzieć? Na poniedziałek niby, czyli na 15 zapowiadają deszcze. Cicho tam! Niewdzięcznice. Jedziemy zobaczyć z Bartkiem na Przężyto i na rzepak. Tak. Bo od jutra, jutro brat się płuka i będzie opryskiwał te trzy w rzepaku, czyli oprysk na płatek. Prawdopodobnie ostatni, ale zobaczymy, czy nie będzie trzeba wjeżdżać z zabiegiem na Uszczynę. A więc jesteśmy na Przężycie. Tutaj zobaczcie, u sąsiada jest jęczmień o zimy, już się kłosi. A tutaj na 36 metrów, jak brat cofnął, puścił RSM, zobaczcie, jaki potężny jest jęczmień. To tylko 200 litrów RSM-u. Chodź tędy. A tutaj jesteśmy na Przężycie. Tadziu, no, żyto jeszcze, a będzie przerwę, to jest pole z przeznaczeniem. No co ty robisz? Nie niszcz. Z przeznaczeniem na dalszy rozsiew na gospodarstwo. Także trzeba będzie przejść, sprawdzić, czy nie ma żyta. Ale widzę, że miejscami gdzieś żyto się po prostu pokazuje. Tak to wygląda. Cóż mogę powiedzieć? Moc humusu i kompo farmy. Stanowisko po rzepaku. Pole wywapnowane. W 2019 roku pierwszy siew łubinu. Zakupione pole. No i łubinu nie było. Tam może tutaj są kłosy żyta. Trzeba będzie przyjść na kłosy. Zobaczcie, już lada moment. Będzie się kłosić. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli wychodzi na to, że już jest liść flagowy, więc lada moment będą kłosy. W poniedzieli będzie się kłosić. No i... Bo urwałeś. No i prosi się o to, aby spadł w ten poniedziałek deszcz. Ostatnio ogólnie u nas popadało. O, tu już się kłosi miejscami. Trzymaj to. Trzymaj to. Trzymaj, nie wyrzucaj. Pokażę ci kłosa. Prosi się o to, aby popadało, ale u nas ostatnio i tak powiem wam, że pogoda była łaskawa i spadło od 15 do 20 litrów. Bo tam widziałem okolice, no po prostu dalej od nas te opady.
Trzymaj, te opady po prostu były zróżnicowane od 2 do 5 litrów, więc u nas i tak fajnie napadało. No ale to, że napadało, to wiatr, który obecnie występował przez tydzień czasu, doprowadził, że ta woda po prostu nam uciekła. Poszło tutaj w pierwszym zabiegu te 1 i pół litra Trinexa paku i teraz w te 2 poszło, drodzy widzowie, tylko i wyłącznie 0,1 litra. Bo co? No bo robi się sucho. I więcej nie było modzone, bo te przyrządy to i tak, zobaczcie jak pięknie wygląda, jest grube, ma grube źdźbła, jest zdrowe, coś tam od dołu, jakaś podsuszka jest, ale teraz skupiamy się na liściu podflagowym i flagowym. Chroniliśmy flagę i podflagę. Trzymaj, nagrywaj. Będziemy operację robić, przężycie. Tak, to jest liść flagowy, ostatni już, bo już kłos się wyrzymlają ości. Na jednej działce też poszedł etefon, substancja, zamiast modusa i to w dawce chyba, kurczę, pół litra na hektar. No ale to było wykonywane dużo, dużo wcześniej. Zobaczcie, jaki ten Tadeusz jest wczesny. Wow. On praktycznie równo z jęczmieniem. Jęczmień się kłosi i te przężyto się kłosi. Ale ładny. Piękny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. No odliczmy, na dole piętra na pewno odrzuci i z góry też z piętro. No czyli pod 15 pięter, no coś pięknego. No ale jak widzicie w ścieżkach, no jeszcze jakaś wilgoć jest, nie ma tragedii. Tutaj ładnie chwasty zwalczone. Wyrwijmy, zobaczmy czy korzenie są w mokrym. Jeszcze wilgoć jest, także, ale już ta wilgoć jest taka, że no już by się przydało wody, ale ogólnie jest fajnie, świetnie. Idziemy zobaczyć ten rzepak siany, co pół siewnika. To dobrze. Co pół siewnika. Także widzimy się, ale tutaj naprawdę te pole w tym roku, jeżeli chodzi o przężyto i ogólnie o wszystkie kawałki, to jest 5 hektarów. Tutaj naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że w tym roku ja próbuję pobić rekord gospodarstwa, jeżeli chodzi o wydajność jakiegokolwiek zboża. No ale sami wiecie, to było na bogato. Pole po rzepaku, kompofarma w ilości 20 ton i humus w ilości, kompofarma wyszła 18, plus minus 18-20 ton. Humus tak samo po 20 ton, czyli 40 ton masy tu wjechało w pole. 100 kilo polifoski i potem po 100 kilo kornkali. Także naprawdę petarda. No jesteśmy tutaj na tym rzepaku, co wiele osób się śmiało, że wpadka, że nie wiedzieli. Może za mną i nie krzycz. Że wpadka, że nie wiedzieli, że z tego nic nie będzie. Zobaczcie, nie idzie przejść przez ten rzepak. Wiadomo, tutaj gdzieś nie, gdzieś są takie o delikatne, ale on się jeszcze zarośnie. Także zobaczcie, tutaj gdzie są miejsca, zobaczcie jak ta roślina się rozrasta. I to jest właśnie potencjał rzepaku, że on, no tutaj wiadomo, był mniejszy, no i on był zgryziony, widać, przez zwierzynę, od stożek wzrostu on po prostu odbił. I tak jak tutaj, tu nie było nasion w ogóle. I zobaczcie, tutaj coś będzie. Nie będzie tragedii. Gdybym to przesiał, powiem wam, że byłaby to zła decyzja, bo tutaj w najgorszym przypadku, najgorszym, na pewno nakosimy 2,5 tony to jest minimum. Ale ja tu celuję, że jeżeli się nic nie wydarzy, żaden grat i teraz jakikolwiek niedobór wody, jeżeli w ten poniedziałek, w przyszłym tygodniu spadnie choć 10 litrów przez cały tydzień, to tu ja wam mówię dziś otwarcie, jeżeli go robaki nie zjedzą i grat, 3,5 tony normalnie tutaj wyciągniemy. Będziemy kosić, obserwować, ważyć, bo naprawdę ciekawe doświadczenie. Zobaczymy, czy rzepak sobie poradził w tak spartolonym siewie, jakim wykonaliśmy. No i tutaj zobaczcie na kolor liści. Tu mu nic nie brakuje, tu nie ma żadnych chorób w tym roku. Były 2 zabiegi wykonane, T1, T2 i teraz T3. Pierwsze płatki możemy zaobserwować, już spadają. Nie czekamy, aż będą spadać wszystkie, bo tutaj już zobaczcie, pierwsze płatki pospadają, bo już mamy łuszczyny. Także góry za niewiele zostało. I to jest taki mankament właśnie, że już musimy
do przyszłego połowy tygodnia popryskać, aby osiągnąć te 3 tygodnie minimalne od zabiegu do zabiegu. Tam niby do 4 tygodni tam środki trzymają, ale my wyprzedzamy, bo zanim to się wszystko wchłonie w roślinę, drodzy widzowie, to po prostu, no nie oszukujmy się, ale potrzeba tego czasu, chociaż te 2-3 dni, zanim ta roślina to wchłonie, jak to tak profesjonalnie nazwać, nie wiem, przeasymiluje, czy po prostu przetransportuje liśćmi w całą roślinę, żeby to zabezpieczyć, to też po prostu trochę potrwa. Bajka. Bajeczka. Dostał wszystko, co powinien. 3 wjazdy, no i te 0 na chowacza było robione. Zobaczymy, co się wydarzy, czy będą młodygi zjedzone, czy nie. Czas pokaże. U sąsiada jęczmień się kłosi. Gdzie dostały plantację mniej nawozu, to już kłosy można zaobserwować. Siemano, 12 maj. Godzina 20:38. Brat wyjechał jakieś pół godziny temu pryskać zabieg na opadanie płatka w rzepaku i wyjeżdżamy dowieźć wodę, bo chcę zrobić dzisiaj 2 baniaki. Tu mamy 5000 litrów wody do czystego zbiornika. Tam Horsz mieści 500, czyli będzie 5,5 tysiąca, więc plus minus około 30, nie wiem, 8 hektarów chyba z tego wyjdzie, 37. I na te 3 oczywiście robaczek i takie substancje jak 125 gram azykskrobiny, 100 gram tybukonazolu i 50 gram, kurde, żeby nie pomylić, protiokonazol chyba. Także tak to wygląda, 0 odżywek, 0 jakichś ulepszaczy, rzepak kwitnie, ma kwiaty, nic nie dajemy, aby nie zepsuć. Wszystko, co powinien dostać praktycznie, dostał do korzenia, także nie ma co się wygłupiać i przesadzać. Także ja jeszcze zapalam, zakładam bluzę, bo robi się chłodno i ruszamy. Czyli widzimy się na polu. Działa! Minio działa! Miodzio! Normalnie miód dla oka! Jeszcze w koło nie objechał! Już na 6 klasie, drodzy widzowie, robi się pomarańczowy! Powyżej 20 stopni i też delikatny wiaterek powodują, że na słabych glebach mamy to, co mamy. Ale jest nadzieja, bo zapowiadają też. Zobaczcie, jaki miód wszędzie. Jak to wygląda. Kurczę, dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio. Jak w poniedziałek popada 8 litrów, to ja pierdykam, będę chodził tydzień do tyłu. Niby nic, ale zawsze coś. Te dobre ziemie podciągnie ten deszczyk. Bo na piachu, gdzie jest piach, no i tak wyschnie. Tam musiałoby padać co drugi dzień. Tu jeszcze jest w miarę widno. Idę wam pokażę, jak wygląda rzepak. No i teraz tak, z tą pogodą to jest różnie. Po prostu wam powiem, że już przymykam na to oko, co będzie, to będzie, bo tutaj ostatnio zapowiadali na poniedziałek deszcz, potem deszcz zabrali. Teraz znowu w poniedziałek mamy 8,8 litra, no 8 litrów. Miało we wtorek i w środę, nie, w środę i w czwartek po 14 litrów. Teraz już deszcz zabrali, tylko ten na poniedziałek. Także no, ta pogoda z dnia na dzień się zmienia. Raz deszcz dają, raz zabierają, potem znowu sami nie wiedzą, co będzie, bo te masy powietrza same wariują. Raz wieje stąd, raz stąd.
Także nie mamy na to wpływu, pogoda pogodą. Aktualnie mamy 16 stopni, czyli piękne warunki do wykonywania te trójki. Tak jak ostatnio Wam pokazywałem w rzepaku, jak byłem, który to był 4 maj, dzisiaj jest 12, tak, dzisiaj jest 12, czyli po 8 dniach, no pogoda znowu zrobiła psikusa, wiatry naprawdę wysuszyły, zrobiły robotę, że no tą wilgoć nam po prostu, tak jak tu gdzie są ścieżki, gdzie są odkryte części pola, to naprawdę słabo to wygląda, ale w łanie, wiadomo, w wierzchniej warstwie już tej wilgoci nie ma, ale tam głębiej po prostu no jest ta wilgoć i wydaje mi się, że po prostu rzepak, jeżeli chodzi o, tak jak tutaj stoimy, tu jest trzecia klasa, 4A, to on sobie tutaj już poradzi, on tutaj już górę ma, no można powiedzieć, że w 70% zawiązaną. W ziemi wilgoć jakaś jest, zobaczcie, mamy tutaj rzepak odsłonięty, a jest w środeczku i jeszcze liście nie są, drodzy widzowie, zwinięte, są soczyste, także on sobie z głębi wodę pobiera, także jeszcze jest ok. Takiego wstępnego robactwa ogólnie nie widać, było chłodno, teraz zrobiło się znowu ciepło, był zabieg wykonywany T2, także wszystko zostało wyczyszczone, kolejnych nalotów nie zaobserwowaliśmy, rzepak zaczął kwitnąć, tam widać w oddali brat pryska moją działkę 13 hektarów, no i zaraz przejedzie tutaj, będziemy się dotankowywać, bo tutaj jest 40 hektarów i cały baniak w Chorszu mu wystarcza na tą działkę i zostaje jeszcze na 2 hektary, które mamy tam dalej pod lasem. Także dotankujemy się, bo sami wiecie, że jeżeli robimy zabieg w rzepaku, to później jakiekolwiek wyjeżdżanie i wjeżdżanie w pole, na ścieżkach są straty, że drugi przejazd po ścieżce powoduje to, że tam plonu już żniwa po prostu nie ma. Jest wszystko wyłamane, wymęczone, że nawet nie chce odbić, a jak odbije, to ten rzepak i tak jest zielony 1000 lat, że jak go kosimy, to i tak kombajn po prostu wysiewa go, no niestety tyłem. Ładnie tu wygląda u brata ten rzepak. Powiem Wam, że taką pofarma robi robotę i to widać gołym okiem. No tutaj też poszły znaczne ilości wapna, pogłównie po ściernisku. Także no pole cieszy oko, tak? Naprawdę cieszy oko. Rzepak mimo dwóch regulacji na jesieni i, drodzy widzowie, dwóch teraz praktycznie, bo ta jedynka była regulująca, te dwójka no też coś tam te substancje regulowały ten rzepak, powiem Wam, że nie jest wcale niski, tak, ja mam 1,80 m, a rzepak dzisiaj już ma ile? 1,50 m, 1,60 m, no i on jeszcze urośnie, tak, nie jest to jakiś dinozaur, widać właśnie działanie tych regulacji, bo gdyby nie one, no ten rzepak dzisiaj podejrzewam, że byłby no mojego wzrostu, tak? I regulacje regulacjami, też tutaj można by się zastanowić nad jedną tutaj właśnie, jakby to powiedzieć, ogólnie jeżeli chodzi o pogodę, było chłodno, ten rzepak nie przyrastał. No i teraz rzepaki nadrabiają ten po prostu stracony czas. Taki obraz rzepaków w tamtym roku mieliśmy właśnie gdzieś 5-7 maja. Praktycznie to się wszystko wyrównuje teraz, to ciepło przyszło, także nie będzie jakiejś różnicy. Zobaczymy, co rok przyniesie. Na chwilę obecną no ja do rzepaku no nie mogę do niczego się przyczepić, tak? Jest po prostu, powiem Wam, idealny. Nie jest za niski, nie jest za wysoki. Jest soczysty. Na chwilę obecną nie brakuje mu wody, ale jeżeli nie popada w przeciągu tygodnia, no to on będzie redukował ten dół, no ale góra zostanie. Ostatnie lata, zobaczcie, rzepak cały dół poodrzucał. Praktycznie powiązał tylko górę. Maksymalnie 6 pędów, gdzie rzepak może ma
około 12 rozgałęzień, tak? 12 pędów może mieć, z czego zostawało nam zaledwie połowa, albo i nawet nie. No i żeśmy kosili rzepak 4-5, nawet 5,5 tony miejscami kawałkami. Także no, ja nie wiem, od czego to zależy, dlatego mimo, że wygląda, może nie sypać. Mimo, że wygląda, może ładnie sypać i tutaj nie ma reguły, dlatego czekamy cierpliwie, nie rokujemy nic, cieszy oko, pogoda jest fajna. W prognozie pogody zapowiadają jakąś wodę, także pozostaje nam tylko cierpliwie czekać. My wykonujemy zabieg, mamy fajne warunki, jest sucho i dzięki tej aurze, która jest sucha, później najdzie rosa, bo gdybyśmy mieli tutaj wodę, to chwila, moment, to wszystko byłoby mokre i maksymalnie byśmy mogli wykonać jeden zabieg. Jest ciepło, jest w miarę suchawo, wszystko będzie fajnie się wchłaniać i mamy temperaturę idealną do oprysku, jeżeli chodzi o te trzy w rzepaku. Także nie zanudzam, nie przedłużam, zrobię kilka ujęć, wsiądę do brata, jak będziemy w koło objeżdżać pole. Także do usłyszenia gdzieś po prostu później, albo do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo ten odcinek połączę właśnie z wyjazdem z Bartkiem na Przężyto i na rzepak ten siany, co można powiedzieć półsiewnika, tak? Także trzymajcie się i do następnego odcinka. I teraz będą przebitki, jak będziemy sobie objeżdżać po prostu pole. LEDy z Zenoxu robią robotę. Przyszły też na te dolne, na błotniki LEDy. Te kosteczki będziemy wymieniać, także luksusowo. Uciekamy, bo zaraz rozłoży i opuści. Jest 125, zatankowane 5300 wody. Aktualnie jeszcze brak rosy. Także możecie sobie wyobrazić, jaka aktualnie jest wilgotność powietrza, no jak i gruntu na wierzchniej warstwie. Brat jedzie pryskać, a ja lecę na gospodarstwo i do spania.